Chcesz jeden prosty sposób na to, aby sprawić, aby kasa nie uciekała z twojego portfela? Witaj w kolejnym odcinku mojego Daily Lepiej, gdzie pokazuję ci, jak możesz czuć się lepiej, wyglądać lepiej i żyć lepiej. Każdy z nas, każdy, absolutnie każdy, ja, ty i ty też, potrafimy wydawać. Wydawać, uwielbiamy wydawać. Zakupy. Problem w tym, że niekoniecznie potrafimy zarabiać, a już tym bardziej nie potrafimy liczyć. Jest jedna metoda. Nazywa się budżet domowy. Jak mawia Marcin Iwódź z bloga Finanse Bardzo Osobiste, zarobki minus wydatki oznaczają oszczędności. Więc jeżeli nie wiesz, gdzie idzie twoja kasa, nie wiesz, gdzie ona się rozpływa i na koniec miesiąca zastanawiasz się, gdzie to wszystko poszło i nic ci nie zostaje, albo co gorsza, wydajesz więcej niż masz, masz problem. I teraz, jak ten problem rozwiązać? Po pierwsze, zacząć spisywać. Bierzesz kartkę, bierzesz coś do pisania i piszesz. Zarobki, zarabiam. Tyle, moja wypłata, wypłata partnerki, żony. Tyle dostaję. Nie, powiedzmy, mam 5000. Wydaję, piszesz, spisujesz wydatki. Codziennie. Idziesz do sklepu, bierasz ze sobą paragony. Bierzesz paragoniki. Wszystkie paragoniki spisujesz sobie w jednym miejscu, które ci nie zginie. I zapisujesz sobie i podliczasz. Wychodzi ci tam jakaś kwota. Na koniec patrzysz, a zostaje. I teraz budżet domowy jest po to, żeby nie spisywać wydatki. Nie, żeby patrzeć, gdzie one idą. To jest przy okazji. Ale budżet domowy jest po to, aby powiedzieć twoim pieniądzom, gdzie mają iść, a nie zastanawiać się, gdzie one się rozeszły. Kiedy przejdziesz tak jeden miesiąc, drugi miesiąc, będziesz już widzieć, że zarabiasz tyle, wydajesz tyle na to, później możesz ucinać. Jesteś w stanie pokierować już na początku miesiąca, gdzie ta kasa ma iść. Wtedy będziesz mieć nagle nie wiadomo ile pieniędzy i zobaczysz, że przestaniesz wydawać na pierdoły. Zaoszczędzisz kupę kasy i portfel stanie się grubszy. Życzę ci wspaniałego dnia, cudownych efektów i do zobaczenia gdzieś na świecie.